No i jak widzimy, przed wejściem do śluzy w kanale Kilońskim ustawiła się kolejka. Widzimy, statki zwolniły, czekają na wejście. Mamy jeden, tam mamy drugi, się wynurza trochę bokiem, za nim jeszcze jeden. No i oczekujemy na wejście do śluzy. My oczywiście powolutku płyniemy do przodu, ale takie tu są procedury. Ale jak samochody na czerwonym świetle stają, tak samo i tutaj. No i tam zaraz pokażę z przodu wejście do śluzy. O, tamten czerwony chyba dostał zielone światło, że się jeszcze zmieści na tą turę do śluzy, dlatego płynie cały czas do przodu. Wypłynął z tego kontenerowca. Teraz może przejdziemy tam do przodu. Pokażę już pływające statki do śluzy. My musimy chwilę poczekać, bo dla nas nie ma miejsca. No po prostu wejdziemy następnym. No tu w oddali widzimy wejście do śluzy w kanale Kilońskim od strony Morza Północnego. Tam od Morza Bałtyckiego wchodziliśmy, ale to było w nocy. Nie było sensu nagrywać, bo było za ciemno. Nic nie było widać. A to jest od strony Morza Północnego już. My będziemy wychodzili z kanału Kilońskiego. No później pokażę całą tą operację. Teraz będziemy czekali, aż nam te statki opuszczą śluzę. Ustawiliśmy się w kolejce i będziemy oczekiwali na sygnał do śluzy. Jednak okazało się, że zanosi się na dłuższy postój. Wszystkie statki stanęły przy dalbach. Widzimy tam, łapią się sumą. Zanosi się na dwugodzinny postój, bo akurat do śluzy weszło tyle, ile potrzeba statku. No i teraz dwie godziny potrwa cała operacja, czym one stamtąd wypłyną i przyjdzie kolej na nas. No a tam widzimy, męczy się załoga filipińska, żeby zarzucić buchtę na poler, na dalbie. Trochę im to idzie tak. Nie jak powinno. No, ale myślę, że mi się to uda. A my spójrzmy, jak nasza załoga zasumowała na stateczek. Złapaliśmy się szprygiem dziobowym. Teraz sprawdzimy, czy też rękowy został podany. Ruchowego nie dawaliśmy, jak widzimy. Starczy, że stoimy na szprygu dziobowym. No, tamten czerwony stanął też obok, po drugiej stronie kanału, też na dalbach. No i czekamy teraz na możliwość wejścia do śluzy.